Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w dzisiejszym wydaniu FM News Flash. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jak wygląda firma FM World i cała nasza grupa w 2020 roku. W 2020 roku jesteśmy firmą światową. Nie jesteśmy polską firmą, nie jesteśmy firmą europejską, jesteśmy firmą światową i myślę, że wszyscy powinniśmy o tym wiedzieć. Po pierwsze, my jako firma mamy w tej chwili w swoim asortymencie ponad 1500 produktów w 25 grupach asortymentowych. Mamy ponad 136 produktów, w których mamy ubruttowione punkty, co daje Wam większą szansę zarobku. Mamy mnóstwo nowych brandów, które dodaliśmy do naszego asortymentu w ostatnich latach. Utik, Alaya, Fontana Vie, Herlab, Nutricode. Wszystkie te produkty widzicie tutaj koło mnie i to są wszystkie nasze nowości, które dają nam szansę na dalszy rozwój. W naszej grupie mamy kilkanaście firm. Wymienię kilka z nich. Chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, jak wygląda dzisiaj grupa FM World. Perfant. Perfant produkuje dla nas te fantastyczne perfumy, które widzicie, i bardzo dużą część kosmetyków. Dega, firma informatyczna, która zapewnia nam działanie w sieci sprawne, szybkie. FM Mobile, która zapewnia nam łączność i bardzo cieszymy się, że my jesteśmy wyjątkową firmą pod tym względem, nikt inny nie ma takiej oferty. FM Lex to bezpieczeństwo prawne, zapewnia mi wszystkim, którzy z nami współpracują, obsługę księgowo-prawną. FM Investment zarządza naszymi nieruchomościami. FM World Logistic, firma, która jest tak naprawdę naszym krwiobiegiem. Dzięki FM Logistic jesteśmy w stanie wysyłać paczki do dowolnego miejsca na świecie, w dowolne miejsce na świecie i kiedy chcemy. FM World Distribution to miejsce, w którym każdy partner biznesowy z całego świata, w którym nie mamy oddziałów, może się zarejestrować i z nami współpracować. No i w końcu nasze ulubione dziecko, firma FM Academy. To jest firma, która w tej chwili przygotowuje wszystkie szkolenia, prowadzi wszystkie treningi dla naszych partnerów biznesowych, przygotowuje wszystkie materiały, wydaje również FM News. W tej chwili przygotujemy niesamowity instrument dla wszystkich naszych partnerów biznesowych, o czym Wam powiemy więcej w styczniu i zaprezentujemy całe portfolio produktów, które FM Academy wypracowało w tym roku, ale przede wszystkim FM Academy zapewniło nam możliwość pracy zdalnej w okresie, kiedy był lockdown i w okresie trwania pandemii, dzięki czemu mamy takie fantastyczne wyniki. Jak wiecie, FM World organizuje od kilku lat Global Networking Forum. Spotkanie dla naszych partnerów biznesowych z całego świata, dla liderów, którzy przyjeżdżają do nas ze wszystkich części świata. Mieliśmy Global Networking Forum 1, 2, 3. Niestety w tym roku sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła nam zorganizować Global Networking Forum. W związku z tym, że nie mogliśmy zorganizować Global Networking Forum, postanowiliśmy zorganizować Global Networking Contest. Konkurs, w którym wzięło udział ponad 77 tysięcy partnerów biznesowych i rozdaliśmy ponad 400 tysięcy euro nagród, w tym wspaniałego Mercedesa, którego wylosował jeden z naszych partnerów biznesowych w Wielkiej Brytanii, któremu serdecznie gratulujemy i zresztą pozostałym uczestnikom Global Networking Contest również. FM World Shield to program, który zorganizowaliśmy również podczas trwania pandemii. To program, który miał zabezpieczyć i zabezpieczył naszych partnerów biznesowych. W tym programie motywacyjnym wspomogliśmy naszych partnerów biznesowych kwotą 341 tysięcy euro. FM Dreamers. Program, w którym spełniamy wybrane marzenia. Wysyłajcie nam te marzenia. Na pewno macie o czym marzyć, a my mamy co spełniać. Zapraszam Was do udziału również w tym programie. No i w końcu nasze rocznice. FM World organizuje fantastyczne rocznice. Byliśmy na Malediwach, byliśmy w Singapurze. W tym roku nie mogliśmy nigdzie pojechać, jedziemy w lutym na Malediwy. Wykupiliśmy całą wyspę. Największy program organizowany przez jedną firmę w historii Malediwów. W związku z tym będziemy mieli fantastyczną imprezę dla 500 liderów i partnerów biznesowych z całego świata. Ale to nie koniec. W przyszłym roku lecimy również do Australii. Wszystkich serdecznie zapraszam. Tak wygląda w roku 2020 FM World. Jesteśmy firmą światową, mamy partnerów z całego świata, organizujemy imprezy na całym świecie i mamy światowe programy. A teraz kilka liczb. FM World w liczbach. Chcielibyśmy Wam przedstawić kilka liczb, które pokazują, w jakim miejscu znajduje się dzisiaj nasza firma. Mamy ponad 2,5 miliona partnerów biznesowych, którzy działają w ponad 100 krajach. Od początku działalności firmy wydaliśmy ponad 1000 samochodów. Jeżeli chodzi o rok 2020, mieliśmy fantastyczny maj. Myśleliśmy, że jest najlepszy. Później mieliśmy fantastyczny, najlepszy w historii czerwiec.
Później najlepszy w historii lipiec, który był najlepszym w historii wszystkich miesięcy i rekord miesięczny firmy to lipiec 2020. Ale potem przyszedł bardzo dobry, rekordowy sierpień, rekordowy wrzesień i w końcu hit i niezwykłe osiągnięcie, którego wszystkim serdecznie gratuluję. Ponad 58 milionów obrotu w miesiącu październiku. 58 milionów 610 tysięcy punktów. Tyle wypracowaliśmy wszyscy w miesiącu październiku. Jest to absolutny rekord wszechczasów. W tym roku, w związku z tym, że mamy tak rekordowy rok, wypłaciliśmy ponad 120 milionów złotych prowizji. Chciałbym to podkreślić. Słuchajcie, wypłaciliśmy ponad 120 milionów prowizji naszym partnerom biznesowym w postaci prowizji i programów motywacyjnych. 120 milionów prowizji to również błyskawiczne awanse. Najlepszy, najszybszy i najbardziej spektakularny awans tegoroczny to 9 miesięcy i osiągnięcie poziomu jaspisowej gwiazdy. Serdecznie gratuluję. Oprócz tego w tym roku, mimo pandemii, mimo braku możliwości poruszania się po świecie, mimo braku możliwości wyjeżdżenia, otworzyliśmy dwa oddziały. Otworzyliśmy oddział w Australii, otworzyliśmy oddział w Gruzji. W przyszłym roku otworzymy kolejne oddziały. Turcja, USA, Wietnam i jeszcze kilka innych, o których będę pewnie opowiadał Wam i nasi koledzy będą opowiadali w następnych odcinkach. Podsumowując, tak wygląda FM World w roku 2020. Jest to rekordowy rok i jak widzicie, liczby są imponujące. Jak wiecie, ten rok był dosyć trudnym rokiem, jeżeli chodzi o możliwość podróżowania, możliwość organizowania imprez, możliwość spotykania się. Nie mogliśmy zorganizować rocznicy, będziemy organizowali rocznicę na początku przyszłego roku, ale również tradycje pikników i Global Networking Forum musieliśmy w jakikolwiek sposób odłożyć na przyszłe lata. Kochani, serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich naszych obecnych liderów, wszystkich nowych liderów, którzy chcą do nas dołączyć, do naszego klubu i wszystkich tych, którzy z nami kiedyś współpracowali i chcieliby wrócić. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do uczestniczenia. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy na Malediwach, później w Australii i życzę wszystkim powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w nowym roku. Jest nas dzisiaj całkiem spora liczba. Fajnie, że z tygodnia na tydzień jest Państwa coraz więcej i widać, że Wam się chce poświęcić czas we wtorkowe wieczory na to, żeby przyswoić sobie troszkę więcej wiedzy w zakresie promocji, w zakresie produktów, które produkujemy. Myślę, że wszystko to robicie po to, żeby osiągać swoje cele coraz wyższe i wyższe i chociażby po to, żeby pojechać w tak piękne miejsca jak Malediwy. I a propos Malediwów, można sobie planować, można myśleć, a potem życie i tak toczy się własnym torem i troszeczkę o tym będzie właśnie dzisiejsze spotkanie. Poprowadzi je ponownie pani Ola Smolarek z agencji Social Media Now, która już jest z nami. Dzień dobry pani Olu. Jeszcze jest pani Ola wyłączona. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o promocji i o planowaniu, to znaczy jakie działania możecie Państwo podjąć w zakresie social mediów, czy też w zakresie swojej strony promocyjnej, internetowej, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, bo wszyscy wiemy, że dobry plan jest podstawą późniejszego dobrego działania. Oczywiście wszelkie akcje spontaniczne też są mile widziane, ale jednak kiedy mamy taki kręgosłup planu na cały rok, myślę, że łatwiej wtedy jest pracować i osiągać te cele, o które tak naprawdę wszyscy co miesiąc walczymy. Także oddaję już głos pani Oli. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania dotyczące tego, o czym pani Ola mówi, bardzo proszę zadawać je na naszym czacie. Odczytamy je później, pani Ola spróbuje na nie odpowiedzieć. Jeżeli są jeszcze dodatkowe pytania, które się Państwu przypomną po naszym spotkaniu, to przypominam o adresie mailowym pytania@fmworld.com.
Tam również możecie Państwo przesyłać różnego rodzaju sugestie dotyczące naszych wtorkowych szkoleń, bo może są takie tematy, które chcielibyście Państwo poruszyć, a których my jeszcze Państwu nie zaproponowaliśmy. Także wszelkiego rodzaju sugestie również są mile widziane, a teraz już oddaję głos Pani Oli i zapraszam na szkolenie. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Jest Państwa tutaj bardzo dużo, ostatnio było mniej, więc ja się przywitam ponownie. Ja nazywam się Ola Smolarek, pracuję w agencji Social Media Now i w agencji Social Media Now jestem specjalistą do spraw mediów społecznościowych, ale też szkolę i prowadzę wszelkie konsultacje, więc tak naprawdę działam w szerokim zakresie tych mediów społecznościowych. I dzisiaj mam tutaj dla Państwa taką no krótką, bo tak naprawdę o wszystkich tych tematach moglibyśmy rozmawiać godzinami, ale mam krótką prezentację na temat tego, jak zaplanować ten nowy rok, głównie pod kątem działań w mediach społecznościowych, ale myślę, że ogólnie marketingowo też możecie Państwo znaleźć tutaj jakieś inspiracje i też tak jak Pani Kamila powiedziała, zapraszam i zachęcam do zadawania pytań, one mogą dotyczyć zarówno naszej prezentacji, jak i może pojawią się pod wpływem tej prezentacji jakieś kolejne pytania związane z mediami społecznościowymi, też zachęcam, będę odpowiadać. Udostępnię teraz moją prezentację, mam nadzieję, że będzie ją widać na ekranie. Gdyby czegoś nie było widać, to proszę krzyczeć, proszę mnie informować. I o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Przede wszystkim o planowaniu działań w 2021. I najpierw chciałabym Państwu powiedzieć trochę o trendach. Ja generalnie nie lubię mówić o trendach, dlatego że jest to takie trochę wróżenie z fusów. I 2020 rok bardzo nam wyraźnie to pokazał, że te trendy, które były przewidywane na 2020, kompletnie się nie sprawdziły. Później powiem o kilku wskazówkach i kilku sposobach, jak ten nowy rok, jak ten kolejny rok działań w mediach społecznościowych sobie zaplanować i jak wykorzystać te zasoby skutecznie, które mamy. No i oczywiście jak wdrażać nowe pomysły i też co możemy zmienić, jeżeli nie mamy takiego bardzo rozbudowanego planu, czy nie chcemy zmienić całej strategii. Są takie drobne elementy, które zawsze można poprawiać. Włączę tutaj jeszcze pełen ekran. I lecimy. Jeśli chodzi o trendy na 2021 rok, to tak jak powiedziałam, po pierwsze jest to trochę wróżenie z fusów, ale z drugiej strony część trendów z 2020 roku się po prostu powiela. One są troszeczkę zmodyfikowane przez to, że trwa pandemia, przez to, że ta pandemia zmieniła całe nasze życie i nie tylko to życie prywatne, ale też życie zawodowe. I w marketingu pandemia bardzo namieszała, ponieważ wszystko to, co było przewidywane i to, co było planowane na działania offline, na działania pozakomputerowe, pozainternetowe, musiało zostać tak naprawdę wstrzymane w większości i cały świat, również ten świat sprzedaży przeniósł się właśnie do świata online. I tutaj wypisałam kilka takich trendów ogólnie, bardziej będę je omawiać oczywiście po kolei i przede wszystkim takim najważniejszym trendem, który mocno się wybija na podstawie tego, co wydarzyło się w 2020 roku, jest budowanie społeczności. Na Facebooku najlepszym przykładem do budowania społeczności i także narzędziem do budowania społeczności są facebookowe grupy i tutaj poprzednio rozmawiałam właśnie o facebookowych grupach i o wydarzeniach i facebookowe grupy są takim fajnym narzędziem, dzięki któremu my możemy zbudować społeczność wokół naszej marki, wokół tematu, na którym się znamy i to budowanie społeczności ma bardzo duże znaczenie, bo przez to, że ten nasz świat przeniósł się do świata online, te grupy na Facebooku są takim narzędziem, które wiele firm wykorzystuje coraz częściej, ale też i użytkownicy Facebooka w te grupy się angażują i częściej do nich dołączają. Stały się one po prostu takim miejscem do dyskusji, do rozmów i trochę rozmowy w kawiarniach przy kawie ze znajomymi przenieśliśmy do rozmów właśnie w facebookowych grupach z naszymi wirtualnymi znajomymi. I tutaj to budowanie społeczności będzie również ważne dlatego, że ludzie chcą mieć coraz większe zaufanie do marki. Jeżeli marka pokazuje, że zna się na rzeczy, że wie o czym mówi, że zna swoje produkty, jest tych produktów pewna, ludzie chętniej do takiej marki wracają lub decydują się na pierwszy zakup. I tutaj jakby oczywiście Facebook jest takim jednym wielkim narzędziem, ponieważ jest to medium społecznościowe, więc jest takim jednym wielkim narzędziem do budowania tych społeczności. Ale gdybym miała wskazać jedno takie podnarzędzie dodatkowe, to są to oczywiście te facebookowe grupy. Zwłaszcza, że Facebook też inwestuje w te grupy, udostępnia tam
różne kategorie, udostępnia specjalne rodzaje postów, udostępnia różne dodatkowe formaty, które na przykład na fanpage'ach nie są dostępne. I również to, co jest bardzo fajne, to to, że grupy facebookowe nie są tak sztywno i tak surowo traktowane przez facebookowe algorytmy. I to budowanie społeczności jest też ważne, dlatego że ludzie ostatnimi czasy, prawdopodobnie też marketerzy zakładają, że to właśnie przez pandemię, ludzie decydują się na takie większe zewnętrznianie, chętniej dzielą się swoimi opiniami, chętniej dzielą się też swoimi potrzebami. Często mówią o tym, czego im brakuje, czego poszukują, więc to budowanie społeczności jest takim fajnym, bardzo fajnym narzędziem. Jeśli już jesteśmy przy klientach, no to takim wyróżniającym się trendem, który tak naprawdę był też i w poprzednich latach, to jest to, że klient powinien być na pierwszym miejscu. Oczywiście nie chodzi tutaj o to słynne powiedzenie klient nasz pan, chociaż to także, ale chodzi tutaj bardziej o to, żeby nasze treści były bardziej personalizowane, żebyśmy my wiedzieli, do kogo mówimy, kto jest tym naszym odbiorcą i co chcemy mu przekazać. Żebyśmy nie traktowali naszego klienta jako takiego statystycznego przedziału wiekowego kobiety w wieku 25-45, które interesują się modą na przykład. To jest taki jeden przykład, który jest bardzo często używany również wśród naszych klientów, kiedy oni opisują swoje persony, kiedy oni opisują swoich idealnych klientów. Warto się zastanowić, kto tym naszym idealnym klientem jest. Do kogo my kierujemy nasze produkty, jakie są potrzeby tego użytkownika i jak my na te potrzeby możemy odpowiadać, zarówno naszymi produktami, zarówno działaniami sprzedażowymi, jak i oczywiście tymi działaniami w zakresie mediów społecznościowych, bo ta zasada sprzedażowa i wizerunkowa to powinno być tak naprawdę 80% wizerunku i takich pozytywnych działań, które wpływają na świadomość odbiorcy, a 20% to powinny być właśnie takie działania typowo sprzedażowe i produktowe. I to, że ten klient jest na pierwszym miejscu, pokazują bardzo różne marki. Możecie sobie Państwo zobaczyć chociażby markę Cosibella. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o personalizację i o taką również o takie budowanie społeczności, świetnie radzi sobie krakowska drogeria Pigment. Ich treści są bardzo dopasowane do użytkowników i mają różne cykle skierowane do różnych osób, bo oczywiście drogeria kosmetyczna, moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę jest skierowana po prostu do kobiet, które chcą kupić kosmetyki, ale także do mężczyzn, no bo w końcu wszyscy kosmetyków używamy. A tutaj drogeria Pigment bardzo fajnie personalizuje swoje treści, bardzo fajnie tworzy te treści i też je planuje, więc jako taką inspirację możecie sobie Państwo oczywiście podejrzeć profile drogerii Pigment. I dlatego też chodzi o tą personalizację, bo klient chce czuć się ważny. W zalewie informacji, w zalewie różnych nowych firm, nowych produktów, tak naprawdę klienci są bardzo zdezorientowani i również użytkownicy mediów społecznościowych są bardzo zdezorientowani, ponieważ są dosłownie bombardowani nowymi produktami, nowymi reklamami, nowymi treściami każdego dnia po kilkadziesiąt razy. I jeżeli my będziemy w stanie postawić tego klienta na pierwszym miejscu, personalizować te nasze treści i pokazać mu, że my jesteśmy tutaj dla ciebie i powinieneś wiedzieć o tym i powinieneś to czuć przede wszystkim płynące z tych naszych mediów społecznościowych, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki klient nie tylko, taki potencjalny klient nie tylko zostanie naszym klientem, ale również będzie tym klientem powracającym, bo będzie po prostu pamiętał o tym, że stawiamy go na pierwszym miejscu. Tutaj jedna kwestia to są oczywiście treści, które możemy publikować, rodzaje cyklów, rodzaje materiałów, które tym ludziom chcemy udostępniać, ale także ta druga strona, czyli ta obsługa klienta, odpowiadanie na wiadomości, zarówno na Facebooku, jak i na mailu, rozwiązywanie problemów bardzo szybko i też jeżeli pojawiają się jakieś kryzysy, to reagowanie na te kryzysy zamiast gdzieś tam próbowania zamieść pod dywan jakiejś kryzysowej sytuacji, ponieważ dzięki temu my też budujemy naszą wiarygodność i pokazujemy, że wiemy, co tu robimy i że jesteśmy pewni tego naszego produktu, który chcemy sprzedać, który chcemy zaoferować. Pozostałe trendy, które sobie tutaj wypisałam, to jest AR i AI, czyli Artificial Intelligence i teraz oczywiście nie pamiętam, ale chodzi o sztuczną inteligencję i o efekty. Efekty takie, które na przykład możemy znać głównie ze Snapchata, ponieważ efekty AR były na Snapchacie jako pierwsze, później zostały one
dosłownie skopiowane przez Instagram, kiedy ruszyło Instagram Stories i teraz tak naprawdę ludzie żyją tymi efektami AR. Są profile na Instagramie, które tak naprawdę tylko tworzą te efekty AR i to sprawia, że są popularne, ale również marki i profile biznesowe poszły w kierunku tworzenia własnych efektów, które ludzie po prostu mogą wykorzystywać. I jest to po pierwsze rozrywka dla klientów, ale również takie efekty AR mogą pójść o krok dalej, ponieważ efektem AR może być na przykład przymierzanie produktów, może być na przykład nakładanie efektu, jak będziemy wyglądać w danej pomadce, czy jak będzie wyglądał cień do powiek na naszych powiekach. Efekty AR to jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo interaktywne. Głównie stosujemy je na Instagramie, ale również efekty AR mogą być wdrażane w chatboty na Facebooku, mogą być również wdrażane na Snapchacie, czy chociażby na TikToku. Snapchat i TikTok to są takie dwa, powiedziałabym, dwie platformy kierowane do młodszych użytkowników, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy gdzieś mieć ich z tyłu głowy, ponieważ to, że młodsi użytkownicy teraz być może nie będą klientem naszych produktów i naszej marki, w przyszłości mogą się nimi stać. Więc tutaj też nie stroniłabym od tych niestandardowych mediów społecznościowych, tylko próbowała się z nimi zaprzyjaźnić. Więc te efekty AR to jest takie bardzo fajne rozwiązanie. Wbrew pozorom, żeby stworzyć efekt AR, nie trzeba mieć wielkiego zaplecza finansowego, nie trzeba mieć wielkiego zaplecza, jeśli chodzi o zespół, bo zarówno Facebook, jak i Snapchat udostępniają platformy, dzięki którym takie efekty AR możemy samodzielnie tworzyć, możemy je wgrywać i oczywiście one mogą być dodane na platformie jako nasza firma, więc każdy, kto będzie używał takiego efektu, będzie również wskazywał na naszą markę, że jest to efekt, który został przygotowany przez naszą markę. AI, czyli sztuczna inteligencja, to już jest taki krok do przodu, jeśli chodzi o działania w marketingu i oczywiście tutaj najprostszym i takim krokiem, jeżeli chcielibyście Państwo sprawdzić, czy ta sztuczna inteligencja będzie dla Was wsparciem, takim pierwszym podstawowym krokiem tak naprawdę jest zaprzyjaźnienie się z chatbotami. Chatboty głównie służą do automatyzacji naszej komunikacji z klientami. Chatboty ułatwiają tą ścieżkę komunikacji, zwłaszcza jeżeli pojawiają się często jakieś pytania, które po prostu się powtarzają, które pojawiają się nagminnie, ludzie czasami pytają o ceny, czasami pytają o wysyłkę, o koszty wysyłki. I poprzez chatbota takiego bardzo podstawowego można sobie takie pytania zautomatyzować i odpowiedzi na te pytania zautomatyzować właśnie w Messengerze. Jest bardzo dużo ciekawych, kreatywnych chatbotów, ale w większości firmy rzeczywiście stosują chatboty do tego, żeby wspierały customer service, żeby wspierały obsługę klienta, więc takim pierwszym krokiem może być właśnie utworzenie takiego chatbota. Drugim krokiem tak naprawdę może być zaawansowany poziom tego chatbota, ponieważ chatbot uczy się, on się potrafi uczyć. I tworzenie chatbotów jest bardzo proste. Tak naprawdę jest to taka zabawa z przesuwaniem elementów, które wcześniej sobie zaplanujemy. I też to tworzenie chatbotów jest bardzo intuicyjne. Są dwa takie najpopularniejsze narzędzia do tworzenia chatbotów. To jest ManyChat i ChatFuel. ChatFuel jest, wydaje mi się, narzędziem popularniejszym i bardziej rozbudowanym, jeśli chodzi o możliwości, które daje, ale jest też narzędziem bardzo intuicyjnym. Więc nawet testowo jest to narzędzie bezpłatne do pewnego poziomu użytkowników, więc nawet testowo możecie sobie Państwo przetestować, czy w Waszym przypadku chatbot się sprawdzi. W chatbotach można też tworzyć quizy, można dzięki chatbotom budować bazę mailingową, czy z chatbotów można stworzyć tak zwaną platformę doradczą, gdzie osoby, które rozmawiają z naszym chatbotem, mogą mieć polecane produkty właśnie z naszego sklepu. Więc tutaj jest to bardzo fajne rozwiązanie i zarówno efekty AR, jak i chatboty są bardzo proste w tworzeniu. Oczywiście zależy to od poziomu zaawansowania, jest nasz cel w tworzeniu takiego chatbota, ale myślę, że na początku, żeby się zapoznać, takie podstawowe pytania i wykorzystanie chatbota jako takiego narzędzia do automatyzacji jak najbardziej może się sprawdzić. Kolejny trend, czyli więcej materiałów wideo. Tak naprawdę, jeśli chodzi o materiały wideo, to trendy, myślę, że jest, materiały wideo są trendem od chyba 2018 roku i co roku ten trend z materiałami wideo się powtarza. Żyjemy po prostu w erze wizualnej. Ludzie mniej czytają, więcej oglądają. Tutaj oczywiście platforma YouTube pokazuje nam to bardzo wyraźnie. Wyświetlenia i sukcesy YouTuberów
One są ogromne i czasami wręcz niewyobrażalne, jeśli chodzi o zarobki, ale tutaj nie chodzi tylko o takie profesjonalnie przygotowywane wideo, bo trendem, który też troszeczkę wybił się właśnie podczas pandemii, są na przykład materiały na żywo, czyli wszelkie transmisje na żywo, webinary, live'y, ale także Instagram Stories i te krótkie formy. Ponieważ żyjemy w takim świecie bardzo szybkim, zwłaszcza jeśli chodzi o konsumpcję treści w internecie, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, ludzie przykładają coraz mniej uwagi do tego, co widzą. Więc takie krótkie formy wideo, czy to publikowane właśnie na naszym profilu instagramowym czy facebookowym, czy też wykorzystywanie krótkich form wideo właśnie w Instagram czy Facebook Stories, mogą przynieść bardzo fajne efekty wizerunkowe, a też czasami sprzedażowe. I te materiały wideo nie muszą być bardzo profesjonalne. Nie muszą być bardzo profesjonalne. Ponieważ jeśli chodzi o tworzenie na przykład Instagram Stories czy Facebook Stories, to tak naprawdę potrzebujemy tylko telefonu. Potrzebujemy telefonu i oczywiście pomysłu. Instagram Stories i Facebook Stories to są 15-sekundowe, od 15 sekund tak naprawdę jest to kilkanaście czy kilkadziesiąt sekwencji możemy nagrać tych 15-sekundowych, ale tak naprawdę jeżeli będzie ich za dużo, to też ludzie po prostu będą je omijać, więc trzeba wyważyć to, co chcielibyśmy osiągnąć. I tutaj te krótkie materiały wideo są tworzone bardzo prosto, ale też ludzie dają nam taki kredyt nie tyle zaufania, co przyzwolenie na to, żeby te materiały wideo nie były idealne. Czyli jeżeli chcemy pokazać produkt, to właśnie wystarczy, że weźmiemy telefon, zaświecimy gdzieś lampkę, żeby światło było dobre lub będziemy to robić po prostu przy oknie i nagramy krótki materiał wideo na temat naszego produktu, na temat opakowania, na temat tego, co chcielibyśmy o nim powiedzieć. I takie spontaniczne materiały wideo też są bardzo dobrze przyjmowane przez użytkowników i też są bardzo dobrze odbierane. Materiały wideo są też w mediach społecznościowych takim plusem, jeśli chodzi o odbiór, że na Facebooku na przykład, jeżeli ktoś nie ma wyłączonej tej opcji, domyślnie materiały wideo odtwarzają się automatycznie. One odtwarzają się bez dźwięku, więc jeżeli będziecie Państwo przygotowywać jakikolwiek materiał wideo, w którym coś będzie mówione, to tutaj warto pamiętać o tym, żeby, jeżeli to jest materiał wgrywany na Facebooka, to warto, żeby pojawiły się napisy, ponieważ ludzie myślę, że mocnych 90% oglądają materiały wideo bez dźwięku. Więc jeżeli nie będzie tych napisów, to ktoś po prostu ten nasz materiał wideo ominie. Więc warto o tym pamiętać. Plusem materiałów wideo jest też to, że one bardzo dobrze rozprzestrzeniają się organicznie. Mają bardzo duże zasięgi, znacznie większe niż na przykład posty jednozdjęciowe. I tu oczywiście zaznaczę, że nie jest to regułą, bo ja również prowadzę profile, na których materiały wideo nie sprawdzają się tak dobrze jak materiały zdjęciowe. Ale wciąż wszyscy tak naprawdę globalnie marketerzy twierdzą, że będziemy szli w tym kierunku właśnie wideo i żeby nie bać się tych materiałów wideo, żeby testować to, co się sprawdzi dla naszych użytkowników, to z czego oni będą zadowoleni i to, co będą chcieli oglądać, bo czasami ludzie bardzo dobrze przyjmują transmisję na żywo. Jest wiele firm, wiele takich mniejszych butików, które jakby dokonują sprzedaży za pośrednictwem właśnie transmisji na żywo, pokazując na żywo produkty, mówiąc o cenach, mówiąc o zaletach i w komentarzach ludzie bezpośrednio dokonują zakupów, więc tutaj też jest to pewne rozwiązanie. No i oczywiście tutaj mówię głównie o Facebooku i o Instagramie, no ale nawet takie platformy jak YouTube czy Twitch, który jest taką platformą dla osób, które grają w gry, wciąż udowadniają, że te materiały wideo każdego roku zyskują coraz większą popularność. I też oczywiście przykładem na to jest platforma TikTok, która jest platformą dla nastolatków, ale nie do końca. Natomiast też TikTok pokazuje nam i udowadnia, że ten świat wideo i te materiały wideo po prostu żyją i mają się bardzo dobrze. Więc tutaj warto rozważyć i warto się zastanowić, jak my ten format wideo możemy wykorzystać na naszą korzyść. No i ostatni trend, może nie jest to nawet taki trend, a bardziej wskazówka, żeby w 2021 być po prostu gotowym na zmiany, bo ten 2020 prawie rok temu w marcu pokazał nam, że wszystko może się zmienić dosłownie z tygodnia na tydzień, że biznesy będziemy musieli przenosić do świata online, że będziemy musieli dopasowywać naszą komunikację zupełnie na nowo, bo już na przykład nie będziemy mogli zapraszać naszych potencjalnych klientów
klientów do sklepów stacjonarnych. Więc ta izolacja i lockdown troszeczkę powinny dać nam do myślenia, jeśli chodzi o trendy, ale też powinny nas właśnie przygotować na to, że jeżeli nie będziemy w stanie dynamicznie reagować i dynamicznie przygotowywać się na to, co może się zdarzyć, no to tutaj możemy polec. I dlatego też, o czym później powiem, ja nie jestem zwolennikiem planowania działań na cały rok do przodu, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy, a może się wydarzyć bardzo dużo, więc lepiej planować sobie w mniejszych przedziałach czasowych, ale jednocześnie mieć z tyłu głowy ten ogólny plan, który chcielibyśmy osiągnąć na przestrzeni właśnie całego roku. No i właśnie jak zaplanować działania na kolejny rok czy na kolejny kwartał? Przede wszystkim ja uważam, że powinniśmy bazować na tym, co już mamy. Oczywiście trendy, możemy czytać o wszystkich trendach, możemy czytać o trendach globalnych, możemy czytać o trendach w Polsce, możemy czytać o trendach z różnych gałęzi marketingu, ale tak naprawdę nawet wdrażając te wszystkie trendy i doskonale je planując, jeżeli nie będziemy znać naszej grupy docelowej, jeżeli nie będziemy analizować tego, co już zrobiliśmy, to tak naprawdę te trendy mogą zmarnować nasz czas i pieniądze i wszelki wysiłek na to, żeby wykorzystywać je właśnie w treściach, które publikujemy. Zatem po pierwsze powinniśmy przeanalizować to, co zrobiliśmy do tej pory. Nieważne, czy robimy to w zakresie wieloletnim, czy w zakresie rocznym. Tutaj mówimy o takich przedziałach rocznych, więc przede wszystkim powinniśmy sobie przeanalizować, co robiliśmy w poprzednim roku. Ile było postów? Jakie te posty miały zasięgi? Jakie było zaangażowanie przy tych treściach? Jeżeli korzystamy z dwóch platform, czyli jeżeli korzystamy z Facebooka i z Instagrama, porównajmy, gdzie to zaangażowanie było większe, gdzie był wyższy przyrost fanów, czy ten przyrost w ogóle był, czy może mieliśmy bardzo duże spadki, jeśli chodzi o właśnie o polubienia, czy dużo osób odlubiło nasz fanpage. I też oczywiście powinniśmy przeanalizować, jeżeli prowadzimy działania reklamowe, to powinniśmy sobie przeanalizować wszelkie działania reklamowe, jakie prowadziliśmy. I tutaj zarówno jeśli chodzi o kampanie promocyjne, czy robiliśmy je tylko sezonowo, czy mieliśmy jakieś specjalne akcje, ale również jeśli chodzi o cele reklamowe, powinniśmy przeanalizować, które cele reklamowe się sprawdzają, jakie grupy docelowe dobrze działały, kto reagował na te nasze reklamy. Więc jakby jest tutaj bardzo dużo elementów, które powinniśmy przeanalizować i powinien to być tak naprawdę pierwszy krok, jeśli chodzi o tworzenie tych działań na kolejne miesiące. No i oczywiście powinniśmy się zastanowić, jeżeli w poprzednim roku wyznaczaliśmy sobie jakieś cele, powiedzmy marketingowe czy sprzedażowe, powinniśmy pamiętać o tym, żeby również je przeanalizować, żeby się zastanowić i szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, bo w końcu tych podsumowań nie musimy nigdzie publikować, one powinny być tylko i wyłącznie dla nas. Czy te cele udało nam się zrealizować? Jeżeli założyliśmy sobie konkretną liczbę fanów, czy udało się tę liczbę fanów zdobyć? Jeżeli założyliśmy sobie, że pod każdym postem do grudnia powinniśmy mieć minimum 15 reakcji, to czy te cele udało się zrealizować? I tak samo sprzedażowo, czy udało nam się sprzedać określoną liczbę produktów, którą wcześniej sobie założyliśmy? Jeśli nie, to tutaj powinien być kolejny krok do analizy, co poszło nie tak, co zrobiliśmy źle, jak moglibyśmy to poprawić, albo może co poszło dobrze i jak w kolejnym roku powinniśmy to kontynuować. Jeśli chodzi o statystyki takie zasięgowe, o statystyki związane z zaangażowaniem przez fanami, no to na Facebooku, na naszym fanpage'u, na każdym fanpage'u jest zakładka statystyki i tam w tej zakładce mamy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, ale myślę, że kilkanaście takich podzakładek, które pozwalają nam bardzo szczegółowo sprawdzić to zaangażowanie użytkowników. Również możemy sobie te statystyki pobrać w formie arkusza w Excelu i porównać je po prostu tabelka po tabelce. Natomiast jeśli chodzi o działania reklamowe, to tutaj oczywiście w menedżerze reklam na Facebooku powinniśmy sobie odpowiednio dopasować kolumny i też przejrzeć taki nasz raport całoroczny. Dużym ułatwieniem są oczywiście również narzędzia zewnętrzne. Tutaj pierwsze, co tak naprawdę przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o analizowanie działań na naszych profilach, to jest narzędzie SoTrender i narzędzie NapoleonCat. Oba te narzędzia przygotowują takie automatyczne raporty, bazując na tym, co dzieje się na naszych profilach i pokazują nam po pierwsze raporty i wyniki liczbowe, pokazują nam przyrost, pokazują nam spadki, ale również na przykład SoTrender podaje w swoich raportach wskazówki.
co moglibyśmy poprawić, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Natomiast tutaj też, jeżeli będziecie Państwo testować takie zewnętrzne narzędzia, to zachęcam do zdrowego rozsądku, ponieważ musimy pamiętać, że zarówno Sotrender, jak i Napoleon CAD to są takie narzędzia automatyczne. I oczywiście sugestie, które się pojawiają czy z Sotrendera, czy z Napoleon CAD-a są wartościowe i oczywiście powinniśmy je brać pod uwagę, ale nie zawsze one się sprawdzają. Bo jeżeli wiemy, że na przykład materiały wideo u nas się nie sprawdzają, to świadomie ich po prostu nie publikujemy. A w raporcie Sotrendera może się pojawić taki komunikat, że publikujesz za mało materiałów wideo, powinieneś w kolejnych miesiącach dodawać ich więcej. Więc tutaj wszystko powinno przede wszystkim bazować i takim fundamentem powinna być ta nasza ręczna analiza, a wszelkie dodatkowe działania powinny być tylko takim bonusem. No i oczywiście powinniśmy, drugi krok to jest oczywiście wyciąganie wniosków na temat tego, co działało najlepiej, bo oczywiście jak myślimy o analizie, to bardzo często analizujemy pod takim kątem, co się nie udało, co poszło nie tak, dlaczego to poszło nie tak i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście nie wierzę, że jest tak, że wszystko poszło nie tak. Na pewno jakieś cele lub chociaż część tych celów, które sobie wcześniej założyliśmy, zostały osiągnięte. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby odkryć i żeby zastanowić się, dlaczego coś się udało. I w jaki sposób to się udało, co zrobiliśmy, czy to były może konkretne cykle postów, czy może to był konkretny rodzaj, może konkretny format, może to było wideo, a może posty wielozdjęciowe. Zastanówmy się i sprawdźmy, co miało najlepsze zaangażowanie, bo czasami może być tak, że posty, które teoretycznie wydawałoby się nam, że nie będą działać, rzeczywiście to zaangażowanie miały największe. Więc warto sobie na przestrzeni roku wysupłać i znaleźć takie kategorie, które będą właśnie dla nas taką informacją, co działało najlepiej. I tutaj oczywiście powinniśmy się zastanowić, co robić dalej z tym, co już działało. No i tu oczywiście możemy pójść w kierunku konkretnych formatów, możemy zastanowić się, czy może jakiś konkretny rodzaj kreacji dobrze się sprawdzał, czyli na przykład może było to zdjęcie, a może była to animacja, może to była grafika rysunkowa. Więc tutaj jakby warto się zastanowić, czy widzimy takie kropki, które możemy połączyć i takie kropki, które są bardzo wyraźne, jeśli chodzi o to, co się udawało i co poszło dobrze. Więc to wyciąganie wniosków to jest taki kolejny krok, który później pozwoli nam zaplanować te przyszłe działania, ale też dzięki temu, że w tym poprzednim roku już coś przetestowaliśmy, wiemy, że w tym kolejnym roku być może jest to warte ponownego przetestowania, ale na pewno nie powinniśmy opierać na tym naszych działań. Czyli jeżeli wiemy, że posty przekierowujące do wiadomości, na przykład zachęcające do tego, żeby napisać do nas wiadomość i zapytać o produkt, niekoniecznie się sprawdzały, to wiemy, żeby po prostu tych postów nie publikować. Ale oczywiście nigdy nie jest tak, że to, co nie działało wcześniej, nie zadziała w przyszłości, ponieważ media społecznościowe są bardzo dynamiczne i tak naprawdę te trendy w mediach społecznościowych i to, jak ludzie się zachowują, zmienia się może nie z miesiąca na miesiąc, ale myślę, że z kwartału na kwartał śmiało możemy uznać, że tak. Więc tutaj od czasu do czasu warto sobie również opublikować coś, co wcześniej niekoniecznie działało i przekonać się i znaleźć to potwierdzenie, że to się nie sprawdzało. No i oczywiście tutaj dotyczy to również wszelkich treści i cykli postów, które sobie tworzyliśmy. Oczywiście jeżeli korzystacie Państwo z tworzenia i macie plany na takie cykle postów, które publikujecie, no to tutaj też można sobie później na przestrzeni roku przeanalizować i wyciągnąć wnioski, które te rodzaje cyklów się sprawdzały, czy może cykl z webinariami, czy cykl z live'ami będzie takim cyklem, który warto kontynuować, bo ludziom po prostu bardzo się podoba. Więc tutaj jakby to wyciąganie wniosków i ta analiza, można to zrobić w notatniku, można to zrobić w Wordzie, można to zrobić w Excelu, albo można wziąć po prostu długopis i kartkę i po prostu wszystkie te wnioski sobie zapisywać, a później się zastanowić właśnie, jak przełożyć to na działania w tym naszym kolejnym roku. No i jak już przeanalizujemy sobie to wszystko, to musimy się zastanowić, co my chcemy w tym kolejnym roku osiągnąć. I oczywiście tutaj, jeśli chodzi o osiąganie celów, to warto sobie wyznaczyć oczywiście te cele takie duże,
które chcielibyśmy osiągnąć na przestrzeni roku i które będziemy podsumowywać w 2022, ale też warto sobie wyznaczyć takie mikrocele, mikrokroki, które będą tak naprawdę ścieżką i drogą do osiągnięcia tych dużych celów, które sobie będziemy wyznaczać. Więc tutaj oczywiście możemy jako cel obrać sobie liczbę fanów, możemy sobie obrać zaangażowanie, możemy sobie obrać liczbę sprzedaży, które chcemy osiągać z miesiąca na miesiąc, czy też jeśli chodzi o działania reklamowe, to może być nawet koszt kliknięcia, to może być koszt dotarcia do 1000 osób. Tych wskaźników jest bardzo dużo i tak naprawdę musimy się zastanowić, które są dla nas odpowiednie, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób chcemy to mierzyć. Bo oczywiście, jeżeli zakładamy sobie zaangażowanie i chcemy zwiększyć zaangażowanie na naszych profilach, no to tutaj wyznacznikiem będą jak najbardziej reakcje, będą komentarze i będą udostępnienia. Jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż, to tutaj głównym wyznacznikiem i taką główną mierzalną wartością będą konwersje z działań reklamowych. Jeżeli chcemy, żeby więcej osób przechodziło na naszą stronę internetową, to tutaj znów takim jednym ze wskaźników będzie liczba kliknięć w link i koszt kliknięć, koszt przekierowania na naszą stronę internetową, a także wyświetleń tej strony docelowej, na którą my po prostu kierujemy użytkownika. Więc musimy się zastanowić, które wskaźniki będą dla nas mierzalne i w jaki sposób chcemy mierzyć te cele. Możemy mieć tych celów bardzo dużo, ale ja myślę, że warto sobie obrać takie 2 czy 3 główne cele, takie duże, a później do tych celów dopisać sobie 5 czy 6 mniejszych, właśnie w jaki sposób możemy do tego dotrzeć. Czyli zamiast najpierw rzucać się na głęboką wodę i mówiąc sobie, ok, chcę mieć 10 tysięcy fanów, kiedy teraz mamy tylko 200, lepiej się zastanowić i zastanowić, czy jest to realne, czy jest to mierzalne i czy my mamy zasoby, zarówno treściowe, jak i budżetowe, jeśli chodzi o działania reklamowe, żeby rzeczywiście te wyniki osiągać. Więc tutaj jakby te cele lepiej założyć sobie trochę mniejsze, żeby później się nie rozczarować, ale też później, jeżeli będziemy te cele osiągać, to będzie większa satysfakcja i będziemy mieć również więcej zapału do tego, żeby analizować te działania w kolejnym roku. Więc przede wszystkim zastanówmy się, co jest realne, bo te dane liczbowe, chociażby liczba fanów, one nie są tak bardzo istotne. No bo co nam po 10 tysiącach fanów, jeżeli nikt z tych fanów nie będzie naszym stałym klientem? To jakby mija się z celem i też marnujemy po prostu energię na pozyskanie tych ludzi, a bardziej wartościowe jest na przykład zbieranie tych osób, które są aktywne na naszym fanpage'u, te, które są zaangażowane, ponieważ one już wiemy, że to są osoby, które kojarzą markę, wiemy, że to są osoby, które aktywnie współtworzą poniekąd tą markę właśnie poprzez działania w mediach społecznościowych, więc tutaj najpierw zastanówmy się, co chcielibyśmy osiągnąć, później przesiejmy to przez takie sito, co jest realne, żeby to osiągnąć, a jak już będziemy wiedzieć, to wyznaczmy sobie właśnie te wskaźniki, w jaki sposób będziemy to mierzyć, bo powiedzenie sobie, chcę mieć większe zaangażowanie, jest oczywiście bardzo łatwe, ale trzeba się zastanowić, w jaki sposób będziemy to mierzyć, bo czasami może chcemy mierzyć zaangażowanie poprzez liczbę wyświetleń naszych materiałów wideo, a może właśnie przez zasięgi, przez to, w jaki sposób i jak szeroko nasze wpisy docierają, więc tutaj jakby jest bardzo dużo zmiennych i tak naprawdę każdy fanpage ma zupełnie inne cele, każdy fanpage, każda marka zakłada sobie inne cele do osiągnięcia, bo muszą one być tożsame po prostu z tym, co też chcemy osiągać jako firma sprzedażowo i jak media społecznościowe mogą nam w tym pomóc. No i oczywiście zapoznanie z trendami, to jest tak, że warto te trendy znać, ale ja zawsze uważam, że warto trendy znać, ale niekoniecznie się nimi w 100% sugerować. I tak jak powiedziałam, trendy to jest zawsze trochę wróżenie z fusów. Jeżeli będziemy opierać się tylko i wyłącznie na trendach, nie analizując tego, co robiliśmy poprzednio, nie analizując tego, co nam się udało, no to tutaj te trendy tak naprawdę nic nam nie dadzą. Warto wiedzieć, co w trawie piszczy, warto wiedzieć, jakie są przewidywania, bo tutaj jakby marketerzy i osoby piszące na stronach branżowych oczywiście wiedzą i są z tym na co dzień i interesują się tym na co dzień, więc pewne prognozy oczywiście mogą przewidzieć. Natomiast prawda jest taka, że te prognozy dla naszej firmy i dla naszego fanpage'a kompletnie mogą się nie sprawdzić, więc warto je mieć z tyłu głowy i na przykład jeżeli zobaczymy, że publikowaliśmy w ostatnich miesiącach więcej materiałów wideo i to się fajnie sprawdziło i widzimy, że rzeczywiście
trendem na kolejny rok są też materiały wideo, to możemy się zastanowić, jak ten trend wykorzystać, czy publikować dalej takie treści, jak publikowaliśmy, czy może pójść o krok dalej i przetestować to, co byśmy chcieli przetestować, czyli właśnie krótsze formaty, a może dłuższe formaty, może transmisje na żywo. Tutaj jakby jest bardzo szerokie pole do popisu, więc warto te trendy znać. Być może one w pewien sposób nas zainspirują do tego, co moglibyśmy zrobić, co moglibyśmy przetestować, chociażby właśnie chatboty. Natomiast nie powinniśmy iść ślepo za tymi trendami, bo też warto pamiętać o tym, że te trendy często są wyznaczane bardzo globalnie. One często są wyznaczane na podstawie działań firm, które mają bardzo duże budżety, na podstawie działań dużych marek, które mają bardzo ogromne zasięgi, więc tutaj też powinniśmy analizować te trendy oczywiście, ale zastanowić się, czy rzeczywiście będą one miały przełożenie na te nasze działania i czy chcemy w ogóle je wykorzystywać, bo tutaj też oczywiście kwestią kluczową jest to, czy mamy czas na to, żeby te wszystkie trendy sobie przetestować na naszym fanpage'u czy na Instagramie, czy niekoniecznie, więc adaptujmy te trendy do naszych potrzeb i przede wszystkim do naszych możliwości. No i kolejnym krokiem jest oczywiście zaplanowanie nowych działań, więc jak już będziemy wiedzieć, co działało, co nie działało, jakie mamy cele, jakie są trendy, jak możemy je wykorzystać, warto się zastanowić, co możemy zaplanować. I tutaj ja myślę, że takim bardzo fajnym przedziałem i również mierzalnym przedziałem jest właśnie takie działanie i planowanie działań kwartalnie. Musimy pamiętać, że media społecznościowe to jest takie miejsce, które powinniśmy przede wszystkim traktować wizerunkowo. Ono jest świetnym wsparciem sprzedażowym i zarówno Facebook, jak i Instagram również umożliwiają te działania sprzedażowe praktycznie 1:1, bo w Stanach Zjednoczonych możemy już sprzedawać za pośrednictwem Instagrama i Messengera, gdzie ludzie dokonują płatności właśnie na Messengerze, ale wciąż nie powinno to być naszym priorytetem, więc wciąż musimy traktować, nie musimy, ale powinniśmy traktować te media społecznościowe jako takie miejsce, które pozwoli nam zakorzenić się w świadomości tych odbiorców. Dlatego powinniśmy się zastanowić, jak te nasze cele możemy osiągnąć i jak to zaplanować. Jeżeli mamy mnóstwo pomysłów i chcemy wdrożyć chatboty, chcemy wdrożyć nowe materiały wideo, zacząć transmisję na żywo, więcej wchodzić w interakcje z potencjalnymi klientami, to nie rzucajmy tego wszystkiego na pierwszy kwartał, nie rzucajmy tego wszystkiego na pierwsze miesiące czy pierwsze tygodnie działań, gdzie myślę, że w tych pierwszych tygodniach mamy oczywiście największy zapał, żeby coś zmienić, żeby zrobić coś nowego. Lepiej to sobie rozpisać i rzeczywiście rozłożyć stopniowo, czyli w tych pierwszych miesiącach na przykład rozwijajmy to, co wiemy, że sprawdzało się w poprzednich, a dopiero po drugim, trzecim czy czwartym miesiącu dodatkowo dokładajmy jakieś nowe działania, czy to właśnie wdrożenie chatbota, czy może jakieś działania konkursowe, czy może jeśli zdecydujemy się na transmisję na żywo, przemyślmy je dobrze, przygotujmy się dobrze do tych transmisji na żywo, żeby one po prostu przynosiły nam efekty i żebyśmy wiedzieli, po co my to w ogóle robimy. Więc zamiast dać się ponieść takiemu ogromnemu entuzjazmowi, że super, mam tyle pomysłów i mogę zrobić to, to, to i to, lepiej rozłożyć sobie to rzeczywiście na te działania kwartalne, po kwartale dokonać sobie takiej drobnej analizy i zastanowić się, co wyrzucić z tych działań, które były w tym kwartale, a co kontynuować i co jeszcze do tego dodatkowo możemy dołożyć. Dla mnie kartka i długopis to jest takie narzędzie, z którego ja zawsze korzystam i najlepiej mi się na nim pracuje, ale oczywiście warto sobie też później gdzieś przenieść te działania i na przykład takim programem bardzo fajnym, bardzo intuicyjnym do planowania działań, również ja wykorzystuję to narzędzie do planowania treści, jest Asana lub Trello. To są dwa zewnętrzne narzędzia, które działają na zasadzie tablic, w których możemy dzielić się naszymi pomysłami, zwłaszcza jeżeli nie pracujemy w pojedynkę, ale na przykład w większej grupie osób. Można sobie takie narzędzia wykorzystać właśnie do chociażby tworzenia takiej burzy mózgów, zapisywania tam wszystkich pomysłów i wszystkiego, co tak naprawdę nam wpadnie do głowy, a później zaplanowania tych działań długofalowo. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że może się nie udać, że może nie wyjść to, co byśmy chcieli i że to, co nam się wydawało, że będzie super pomysłem, jak na przykład chatbot quizowy, może się u nas zupełnie nie sprawdzić. I jakby chciałabym, żeby to Państwa nie zniechęcało, bo warto testować w mediach społecznościowych. Im więcej przetestujemy działań, im więcej przetestujemy pomysłów, tym bardziej poznamy naszą grupę docelową, tym lepiej będziemy wiedzieć, czego oni od nas potrzebują i na co liczą. I tutaj jakby ja zawsze mówię, że Facebook i Instagram to są takie wielkie pola testowe,
ale warto testować, bo w efekcie gdzieś tam tym długofalowym rzeczywiście po pewnym czasie, czasami po kwartale rzeczywiście, ale czasami jest to rok czy dwa lata, jesteśmy w stanie opracować sobie taką strategię działań, która działa za każdym razem i nie musimy już testować, nie musimy się głupić między formatami, nie musimy się głupić między trendami, bo po prostu wiemy, co robimy od A do Z, więc warto o tym pamiętać. Ja też jestem zwolennikiem po prostu planowania działań, jestem zwolennikiem tego, żeby te działania przekładać na rzeczywistość i żeby korzystać ze wszelkich metod planowania, z kalendarza, z burzy mózgów, z narzędzi zewnętrznych, właśnie takich jak Asana, czy z tej magicznej kartki długopisu, po prostu na której wypiszemy sobie 20 czy 30 pomysłów, a później kwartalnie czy miesięcznie będziemy je z tej listy skreślać i zapisywać, czy to się udało, czy to się kompletnie nie udało. No i co możemy zmienić i przede wszystkim po co? Ja tutaj sobie na tych kolejnych slajdach wypisałam tylko takie przykłady tego, co możemy zmieniać i w jaki sposób. Natomiast to wszystko zależy znów od tego pierwszego punktu. To wszystko zależy od tej analizy działań, którą sobie dokonamy. Być może okaże się po naszej pierwszej analizie i wyciąganiu wniosków, że w zeszłym roku nic kompletnie nie działało. Nie wiemy, co działało i nie wiemy, jaki jest punkt zaczepienia, żeby coś zmienić. Więc tutaj wtedy warto pamiętać, żeby robić to małymi krokami. Jeżeli mieliśmy jakiś cykl postów, albo jeżeli nie mieliśmy w ogóle cyklu postów, zastanówmy się, co moglibyśmy zaoferować. Jeżeli mamy zaangażowanie na tych profilach, to też wykorzystujmy to zaangażowanie, bo nasi fani i aktywni odbiorcy, zwłaszcza ci aktywni, to są osoby, które są dla nas źródłem wiedzy. Więc jeżeli zastanawiamy się, czy jakiś cykl postów się sprawdzi, warto ich po prostu o to zapytać, stworzyć jeden wpis, pisząc: cześć, zastanawiamy się nad utworzeniem nowego cyklu webinarów, na których będziemy opowiadać Wam o naszych produktach. Co Wy na to? I ludzie wtedy bezpośrednio dadzą nam informację, czy to im się podoba, czy nie. Możemy też pójść o krok dalej, możemy się zapytać, czy przedstawienia produktów wolelibyście w formie transmisji na żywo, krótkich, na przykład 15-minutowych, czy może wolelibyście oglądać wcześniej przygotowane materiały wideo, które będziemy wgrywać na naszego Facebooka czy Instagrama. I tutaj ludzie też będą nam pisać o swoich preferencjach. I to też pozwala nam trochę skrócić ten czas testowania, bo gdybyśmy nie mieli takiego feedbacku, nie mielibyśmy informacji zwrotnej od tych osób, które z nami rozmawiają, które są na naszych fanpage'ach i które są aktywne, no to musielibyśmy najpierw przetestować transmisję na żywo, później musielibyśmy przetestować materiały wideo publikowane na stronach, a na samym końcu musielibyśmy wyciągnąć wnioski, co działa i czy warto to kontynuować. A tutaj możemy mieć bezpośrednią informację od tych osób, które rzeczywiście na tym naszym profilu się angażują i którzy wiedzą, czego od tego profilu po prostu oczekują. No i co tutaj możemy zmienić? To są tylko przykłady i tak jak powiedziałam, najpierw i najważniejsze jest analiza i wyciąganie wniosków, a później stosowanie tego, co ja tutaj napisałam, albo ich kompletnie nie. Po pierwsze, i to często się też stosuje, to są zmiany wizualne, żeby odświeżyć ten nasz wizerunek. I nie chodzi tutaj o totalny rebranding, Chodzi tutaj o totalne zmiany logo, ale chodzi chociażby o nowe zdjęcie w tle, nowe layouty dla grafik, nowe szablony. Jeżeli wrzucaliśmy tylko zdjęcia, może warto w kolejnym roku spróbować dodawać zdjęcia z jakimś napisem, ze wskazówką. Jeżeli dodawaliśmy materiały graficzne, może warto właśnie pójść w kierunku zdjęć. Więc tutaj te zmiany wizualne jak najbardziej można sobie zastosować, można przetestować i można porównać w kolejnym roku, czy coś się zmieniło, czy to coś dało, czy na przykład dodanie tekstu na grafice dało nam lepsze efekty, czy nie było kompletnie zmian i nie widzieliśmy różnic w zasięgach czy w zaangażowaniu. Ja też co roku zachęcam do tego, żeby aktualizować opisy i informacje o firmie. Czasami o tym zapominamy, czasami zmienia się numer telefonu, zmienia się adres mailowy, zmienia się forma kontaktu, czasami zmienia się nawet to, co chcemy o firmie powiedzieć. I tutaj po prostu warto o tym pamiętać, żeby te treści i te informacje były na bieżąco aktualizowane, a jeśli właśnie nie robimy tego na bieżąco, no to tutaj warto robić to chociaż raz do roku. I też te opisy możemy oczywiście zmieniać, bo na Facebooku mamy krótki i długi opis, więc warto się zastanowić, co chcemy tam umieścić, ponieważ bardzo często odbiorcy również, jeżeli widzą nasz fanpage po raz pierwszy, kierują się właśnie do informacji, więc im więcej będzie tam zawarte, im więcej konkretów,
tym lepiej dla nas i tym szybciej odbiorca czy nasz potencjalny klient otrzyma odpowiedź na to, czego szuka. Trzeci punkt to są oczywiście nowe cykle treści lub ulepszone te, które właśnie przeanalizowaliśmy i wiemy, że się sprawdziły. I tutaj cykle treści to nie muszą być bardzo rozbudowane, to nie muszą być bardzo rozbudowane schematy, to nie muszą być bardzo rozbudowane strategie na posty. To tak naprawdę mogą być tematy dopasowane do tego, co dzieje się na bieżąco. Czasami na przykład marki modowe poszły w takie cykle, jak ubierać się w domu i też to się bardzo dobrze sprawdzało. Niektórzy poszli w kierunku tego, jak pracować zdalnie i dawali wskazówki na temat tego, jak się odnaleźć w tej pracy zdalnej. Więc tutaj warto też pamiętać, zamiast tak sztywno już w styczniu planować sobie 10 różnych rodzajów postów i cykli, które chcemy publikować, lepiej się zastanowić i działać właśnie dynamicznie i patrzeć na to, co się dzieje, patrzeć na to, co dzieje się dookoła, co publikują inne strony. I oczywiście nie chodzi tutaj o kopiowanie treści z innych stron, ale o inspirację, bo czasami te trendy i to, co dzieje się w danym miesiącu, jest bardzo dynamiczne, bo coś się wydarzyło i wiele firm po prostu pod to dopasowuje swój content i dopasowuje też swój content marketing właśnie do tego. Kolejną zmianą, i to o tym już mówiłam, jest właśnie wypróbowanie nowych narzędzi, czy to zewnętrznych narzędzi, to chociażby tak jak powiedziałam o Sotrenderze, czy narzędziu Napoleon Cut, czy nowych narzędzi do planowania, czy po prostu tego, co jeszcze, tego, czego jeszcze na Facebooku nie zrobiliśmy, czy właśnie są to chatboty, czy jest to założenie grupy skupionej wokół danego tematu, czy może rozpoczęcie tworzenia wirtualnych wydarzeń, które będziemy również promować i które będą nam zbierać osoby potencjalnie zainteresowane. Warto przetestować po prostu coś nowego, bo może się okazać to strzałem w dziesiątkę, a może wcześniej się tego baliśmy, może się obawialiśmy, jak to wykorzystać, nie do końca mieliśmy pomysł, więc tutaj warto w tych nowych działaniach się zastanowić, jak możemy to zrobić. No i tutaj piąty punkt to jest przetestowanie nowych platform. I tutaj ja też oczywiście zawsze biorę pod uwagę to, ile mamy czasu, bo bardzo często firmom i markom wydaje się, że warto być wszędzie. Powinniśmy być na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na Twitterze i może jeszcze w tych nowych mediach społecznościowych, na Snapchacie i na TikToku. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy mieć czasu, żeby te działania prowadzić, to bardzo często nasza działalność na tych różnych platformach opiera się na powielaniu treści. Najczęściej jest tak, że publikujemy coś na Facebooku i z tego Facebooka powielamy treści na LinkedInie, powielamy na Instagramie, więc jeżeli mamy taki plan lub tak robiliśmy do tej pory, to warto się zastanowić, po co ktoś ma nas obserwować w trzech różnych miejscach, skoro wszędzie widzi to samo. Więc tutaj albo jeżeli działamy tylko na Facebooku, może spróbujmy rozkręcić nasz Instagram czy LinkedIn, ale jeżeli teraz jesteśmy w wielu różnych miejscach, no to tutaj może warto się zastanowić, czy z któregoś z tych mediów nie zrezygnować. Oczywiście odradzam rezygnowanie z Facebooka na rzecz innej platformy, ponieważ no tutaj na Facebooku mamy też możliwości, bardzo szerokie możliwości reklamowe, bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o tworzenie grup odbiorców i też bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o dotarcie do potencjalnych klientów. Więc tutaj Facebook myślę, że może być takim naszym fundamentem. No ale właśnie jeżeli jesteśmy wszędzie, jeżeli mamy też konto na Twitterze, na LinkedInie, a niewiele się tam dzieje, to może warto się zastanowić, czy nie przełożyć tej energii właśnie na rozwój Facebooka czy na rozwój Instagrama, a z tych innych platform po prostu zrezygnować. No i opracowanie harmonogramów treści. Wydaje mi się, że podczas każdej prezentacji, którą tutaj dla Państwa mam, mówię właśnie o tych harmonogramach, ale one są naprawdę bardzo pomocne. I oczywiście możemy opracowywać sobie bardzo szczegółowe harmonogramy, gdzie z tygodnia na tydzień piszemy sobie tematy, które chcemy poruszyć, w jaki sposób chcemy opublikować treść, właśnie czy będzie to wideo, czy będzie to post jednozdjęciowy, wielozdjęciowy, czy będzie to mówione wideo, czy będzie to pokaz slajdów. I warto to mieć po prostu pod ręką, ale tutaj oczywiście możemy sobie mieć taki ogólny harmonogram treści, gdzie po prostu wpada nam jakiś pomysł i dodajemy go do harmonogramu i gdzieś tam później w kolejnych działaniach, jak brakuje nam pomysłu na publikację, zaglądamy sobie do takiego pliku i wiemy, co możemy wykorzystać i jak chcemy to wykorzystać. Natomiast ja jestem oczywiście zwolennikiem tych treści bardziej szczegółowych, tych harmonogramów tworzonych z tygodnia na tydzień. Ja akurat harmonogramy tworzę właśnie tak, jak powiedziałam, w Asanie,
lub w Excelu i mam konkretne zakładki, gdzie jedna zakładka to są działania z tygodnia na tydzień, a druga zakładka to są właśnie takie bardzo szerokie, bardzo ogólne pomysły gdzieś tam na tematy, które wpadają, na tematy, które widzimy na grupach, na tematy, które gdzieś tam też czasami sugeruje klient, czy sugerują odbiorcy i to też warto oczywiście obserwować i pamiętać, ponieważ takie działania będą fundamentem na te nasze kolejne miesiące i nie dopuścimy po prostu do sytuacji, w której wypstrykujemy się z pomysłów, czy nagle pewnego dnia dochodzimy do takiego wniosku, że nie wiem, co mam opublikować, bo już nie mam pomysłów. Więc tutaj warto w tym kierunku tworzenia harmonogramów rzeczywiście pójść. One też oszczędzają nam czas, bo możemy usiąść tak naprawdę raz na tydzień, a nawet raz na miesiąc, zaplanować sobie wszystkie działania i później na bieżąco je przygotowywać lub poświęcić jeden weekend na zaplanowanie harmonogramu i 3 czy 4 dni w tygodniu na to, żeby zaplanować cały miesiąc. Tak też możemy zrobić i tak też są ludzie, którzy właśnie w taki sposób działają w mediach społecznościowych. Nie ma w tym nic złego, to wszystko kwestia tego, ile możemy poświęcić czasu i jak sobie ten czas chcemy rozłożyć. No i punkt 7 to jest też to, do czego ja bardzo zachęcam, ponieważ działania reklamowe na Facebooku, przede wszystkim na Facebooku, ale również w Google są bardzo szerokie. Mamy bardzo szerokie możliwości i tutaj jeśli chodzi o Facebooka, tak naprawdę nie musimy mieć bardzo dużych budżetów, więc warto sobie przetestować właśnie działania reklamowe na Facebooku. LinkedIn też ma swoją platformę reklamową, natomiast na LinkedInie jest troszeczkę drożej, głównie ze względu na to, że LinkedIn ma mniej użytkowników, ale też ma bardziej precyzyjne narzędzie, jeśli chodzi o dotarcie do konkretnych grup zawodowych, czy do osób na konkretnych stanowiskach, więc tutaj LinkedIn jest tego świadom. No i też na LinkedInie nie rozliczamy się w złotówkach, a rozliczamy się w dolarach lub w euro, więc tutaj jakby jest to też pewien minus. Jest drożej, ale to nie znaczy, że nieskutecznie, więc LinkedIn też jest taką platformą do przetestowania, do przemyślenia, ale jeżeli mamy mały budżet lub boimy się, żeby tego budżetu nie przepalić, to myślę, że właśnie te działania reklamowe na Facebooku mogą być bardzo fajnym pierwszym krokiem do tego, żeby pójść w kampanie płatne w promocji naszego profilu. I tutaj oczywiście jeśli chodzi o działania reklamowe, tak jak mówię, Facebook ma bardzo szerokie możliwości, bo możemy zarówno promować posty, które już są opublikowane, możemy przekierowywać na naszą stronę internetową. Możemy pozyskiwać dane kontaktowe naszych potencjalnych klientów. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę na niskich budżetach, i mówiąc niskie budżety, na przykład przy promocji postów mam na myśli 5 zł dziennie, 10 zł dziennie, jesteśmy w stanie osiągać wyniki. Oczywiście nie będą to tak spektakularne wyniki, jakbyśmy wydawali 1000 zł dziennie, ale wciąż chociażby zwiększenie zasięgów naszych postów poprzez dotarcie do odpowiednich grup odbiorców, no myślę, że są warte tych 5 czy 10 zł dziennie. A może okaże się, że sprawdzą się one tak dobrze, że będziecie Państwo po prostu chcieli je kontynuować. No i punkt 8, ostatni, to jest planowanie działań, to jest też to, co powiedziałam, to jest planowanie działań kwartalnie, czyli nie wybiegajmy bardzo do przodu, nie podążajmy ślepo za trendami. Nawet jeżeli analizujemy działania konkurencji, to niech one będą dla nas inspiracją. Wyciągajmy też wnioski z tego, co się sprawdzało u konkurencji, co niekoniecznie. Ale nie róbmy tego samego 1 do 1, ponieważ każda grupa, każdy fanpage ma troszeczkę inną grupę odbiorców, nawet jeśli działamy w tej samej branży, więc warto słuchać po prostu tego, co sugerują nam odbiorcy i tego, w jaki sposób oni się na naszym fanpage'u zachowują. No i właśnie tak jak powiedziałam, planujmy działania kwartalnie i przede wszystkim zgodnie z wartościami marki. Jeżeli wiemy, że nie chcemy publikować materiałów wideo, jeżeli nie chcemy tworzyć transmisji na żywo, bo na przykład nie chcemy pokazywać naszej twarzy, nie chcemy mówić, to nie zmuszajmy się do tego, bo jeżeli będziemy się zmuszać lub będziemy robić coś tak naprawdę bez pomysłu i nie do końca zgodnie z tym, jak widzimy naszą firmę, to też będzie zauważone przez odbiorców i to też będzie zauważone przez użytkowników, więc lepiej działać w zgodzie ze samym sobą, w zgodzie z wartościami marki, w zgodzie z tym pomysłem, który mamy na ten nasz wizerunek w sieci, a te wszystkie dodatkowe działania, takie jak trendy czy to, co robi konkurencja, powinny zostać po prostu z boku. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Tutaj jest mój mail, gdybyście mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania. No i oddaję głos pani Kamili. Czekam na pytania. Bardzo, bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do pytań,
krótki filmik, dobrze, który włączymy, żeby zrobić chwilkę przerwy, a później odczytam pytania, na które pani Ola spróbuje odpowiedzieć. I wróciliśmy. Pani Olu, pytanie od pani Kasi. Gdzie kontrolować statystyki i na które parametry zwracać uwagę? A pani Ola jest wyłączona, już tutaj odblokowuję. Już muszę panią znaleźć, pani Olu, bo tutaj wszystkich wyłączyliśmy na czas. Już, momencik. Super, teraz chyba mnie słychać. Powinno wszystko działać. Super. Tak, tak, czy może pani powtórzyć pytanie? Jak najbardziej. Gdzie możemy kontrolować statystyki i w jaki sposób, na które parametry w statystykach zwracać uwagę? Jeśli chodzi o to, na które parametry zwracać uwagę, to tak naprawdę musimy się zdecydować, co jest naszym celem i co my chcemy mierzyć. Statystyki, takie ogólne dla całego fanpage'a, znajdują się w zakładce statystyki, więc jeżeli wejdziemy sobie na fanpage'u i mamy tam dostęp administratora, to znajduje się tam zakładka statystyki i tam można sobie przeanalizować bardzo dużo zmiennych, ale także przy każdym poście, każdy post, który jest na naszym fanpage'u opublikowany, jeżeli klikniemy sobie pod postem w liczbę odbiorców, to wyświetli nam się taki ekranik, na którym będzie pokazana liczba polubień, liczba udostępnień, również taki negatywny odbiór, czyli jeżeli ktoś na przykład ukrył nasze posty, jeżeli coś mu się nie podobało, liczba komentarzy, liczba kliknięć w link, jest tam bardzo dużo statystyk, więc możemy zarówno analizować poszczególny post, lub możemy analizować sobie cały fanpage. Takie główne statystyki, czy takie wskaźniki, które warto sobie analizować, to jest przede wszystkim zaangażowanie, czyli reakcje, komentarze, udostępnienia, zasięgi, zasięgi organiczne, czyli te zasięgi bezpłatne. Sprawdzajmy, który format posta, jakie ma zasięgi. Może się okazać, że na przykład posty wielozdjęciowe mają o wiele więcej zasięgu niż posty jednozdjęciowe, więc tutaj warto sobie to porównywać, warto sobie to przetestowywać. A jak wejdziemy w zakładkę statystyki, to w ogóle w zakładce ogólne, jeżeli zjedziemy sobie na dół, mamy taką bardzo fajną listę wszystkich postów, które są opublikowane na fanpage'u i tam też są pokazane właśnie statystyki, jeśli chodzi o zasięgi organiczne, o liczbę zaangażowania, więc w formie takiej jednej prostej tabelki możemy sobie obserwować, co się sprawdzało, a co nie i jak to dalej możemy wykorzystywać. Bardzo dziękuję pani Olu. Drugie pytanie mamy od pani Ewy. Czy to będzie nagrane? Tak, pani Ewo, wszystkie nasze szkolenia są nagrywane i są następnie dostępne w strefie partnera. To dzisiejsze szkolenie, myślę, że około czwartku będzie już opublikowane, także całe szkolenie będzie można raz jeszcze obejrzeć. Mamy jeszcze jedno pytanie od pana Krzysztofa. Czy w najbliższym czasie firma planuje robić dodatkowe materiały promocyjne wideo, które moglibyśmy wykorzystać w pracy z social media? Chodzi mi na przykład konkretnie o nowy film korporacyjny, skróconą wersję oraz na przykład rozszerzoną. Panie Krzysztofie, bardzo możliwe, że będziemy takie filmy promować. Wszystko tak naprawdę teraz się toczy, ponieważ mamy początek roku i wszystkie plany promocyjne, wszystkie rzeczy, które planujemy zrobić, dopiero są na etapie planowania, czyli tego, o czym dzisiaj pani Ola mówiła. Na pewno na cały rok planów nie będziemy robić, wszystko robimy na bieżąco, tak, zgodnie z tym, co dzisiaj było powiedziane na szkoleniu. Także jeżeli takie filmy się pojawią, to z całą pewnością państwo je od nas otrzymacie. I nie widzę żadnych dodatkowych pytań. Możemy jeszcze chwilkę poczekać, natomiast jeżeli nie ma już pytań, to chciałam serdecznie podziękować pani Oli za kolejne bardzo merytoryczne szkolenie.
I cóż, z Państwem widzę się kolejny raz za tydzień. Będziemy mówić o makijażu karnawałowym. Także dowiecie się Państwo, jakich kosmetyków używać, w jaki sposób się malować. Z Panią Olą na pewno się spotkamy raz jeszcze w przyszłym miesiącu. Cały harmonogram szkoleń będzie dostępny również od czwartku w strefie partnera. Także raz jeszcze Pani Olu bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam.